Wiele par młodych, organizując swoje wesele, rozpoczyna od wynajmu sali weselnej. Traktują salę jako absolutnie najważniejszy czynnik, bez którego nie można zabrać się za organizację czegokolwiek innego. Dopiero mając podpisaną umowę z lokalem, zaczynają rozglądać się za oprawą muzyczną, fotografem, kamerzystą. I tutaj właśnie często pojawia się problem. Ja nazywam się Paweł Śledziona i zapraszam do oglądania. Oczywiście, jak wspomniałem w poprzednim odcinku, wybór na rynku usługodawców w branży weselnej jest ogromny. Ale przecież skoro oglądasz ten film, to znaczy, że jesteś osobą świadomą, która nie chce zorganizować swojego wesela w byle jaki sposób. Chcesz, by na waszym weselu pojawiły się osoby, którym można całkowicie zaufać. Ale skoro tak, to nie stawiajcie się pod ścianą, ograniczając swój wybór tylko do jednego konkretnego terminu, uwarunkowanego wyborem sali weselnej. Oczywiście sprawa wygląda nieco inaczej, gdy wybieracie salę na 3 lata w przód, a inaczej, gdy na przykład znajdujecie fantastyczny termin zaledwie rok przed weselem. Inaczej jest również, kiedy chcecie zorganizować swoje wesele w konkretnym terminie, ważnym dla Was z jakiegoś powodu, a zupełnie inaczej, kiedy jesteście w tej kwestii elastyczni. Ale organizacja tak dużego przedsięwzięcia opiera się na pewnego rodzaju wewnętrznych kompromisach. Jeżeli chcecie się skupić na konkretnym terminie, musicie być świadomi, że może być Wam trudniej wybrać konkretnych usługodawców. Oczywiście nie musi tak być, bo możecie mieć wyjątkowe szczęście, albo nie mieć aż tak wysokich wymagań. Ale to, co tutaj mówię, opieram na tym, co zaobserwowałem na przestrzeni lat działając w branży weselnej. Naprawdę wiele osób, niespełna rok do przodu, pół roku, pyta mnie o dostępność jakiegoś konkretnego terminu w środku sezonu weselnego. Osoby te przy tym często wspominają i zdradzają, że nie spodziewały się tego, jak trudno będzie im znaleźć DJ-a czy usługę foto-wideo na ten konkretny dzień. Ale właśnie one same bardzo mocno zawęziły sobie obszar poszukiwań. Ale oczywiście istnieje bardzo proste rozwiązanie tego problemu. Zakładając oczywiście, że podchodzicie nieco elastycznie do kwestii wyboru terminu. A jeszcze łatwiej jest, kiedy nie jesteście osobami przesądnymi i nie boicie się miesięcy, w których nie ma literki R w nazwie. Traktujcie organizację swojego wesela jako naprawdę duże przedsięwzięcie, którym rzeczywiście ta organizacja jest. W którym trzeba dobrze zsynchronizować wiele czynników, a nie ograniczać wszystkich pozostałych od jednego sztywno wybranego. Przede wszystkim najpierw znajdźcie salę weselną, może nawet więcej niż jedną. Wybierzcie takie, które w ogóle bierzecie pod uwagę. To samo zróbcie w przypadku usługodawców. Wybierzcie tych, którym na pewno będziecie w stanie zaufać. Być może bawiliście się fantastycznie już z jakimś konkretnym zespołem u znajomych na weselu i wiecie, że fotograf z waszej okolicy robi niesamowite zdjęcia. Następnym krokiem, które musicie zrobić, kiedy już macie tą wstępną listę usługodawców, jest wzięcie kartki, papieru i długopisu albo stworzenie prostej tabelki w Excelu i dzwonienie do nich wszystkich po kolei. Te rozmowy będą miały na celu ustalenie wszystkich dostępnych terminów u każdego z poszczególnych usługodawców w zawężonym przez Was konkretnie wybranym przedziale czasowym. Na przykład, jeżeli chcecie zorganizować wesele w środku lata, to zakładam, że będziecie pytali o dostępność terminów w lipcu i w sierpniu na rok czy na 2 lata do przodu. Następnie po prostu znajdujecie wspólny, wolny termin u każdego z tych podmiotów. Być może nawet nie zależy Wam na tym, żeby zorganizować wesele w sobotę. Bardzo wiele par młodych organizuje teraz wesela w piątki, w czwartki, a nawet w poniedziałki, wtorki czy środy. Nie ma w tym nic dziwnego. Jeśli uważacie, że Wasi goście z uwagi na przykład na pracę odmówią Wam, nie przyjdą na takie wesele, to uwierzcie mi, jeżeli komuś zależy, to nie będzie miał żadnego problemu z tym, żeby wziąć wolne od pracy i zjawić się na Waszym weselu. Dla wielu z Was to, co teraz mówię, może wydawać się bardzo oczywiste, ale sam wiem, co zaobserwowałem, że wiele par już na starcie troszkę nieświadomie komplikuje sobie organizację wesela. Zdarza się nawet, że sala weselna zwalnia się pół roku wcześniej, bo ktoś zrezygnował ze swojej imprezy. I wtedy są pary, które chciałyby rzucić wszystko, wziąć ten termin konkretny, nie myśląc o tym, kogo wybiorą na swoje wesele w kwestii muzyki, foto czy wideo, czy nawet barmana itd., itd. Chcieliby dokonywać wyborów w przemyślany sposób, ale wtedy nie jest to tak proste. Ci najlepsi w swoich dziedzinach są już niestety zajęci. A w końcu im bardziej przemyślany wybór, tym mniej nerwów i stresu, że coś się nie uda. Dzisiaj ode mnie to tyle, a już za tydzień mam dla Was prawdziwą bombę. Absolutnie topowy temat weselny, poruszany co chwilę na wszystkich grupach ślubnych, a co do którego wciąż istnieje mnóstwo wątpliwości i krąży masa niesprawdzonych, nieprawdziwych informacji. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jak to jest z tym ZAiKS-em, bo o nim będziemy rozmawiać, co to w ogóle jest ZAiKS, jak wysoka to jest opłata, za co się ją płaci i kto za nią odpowiada. Koniecznie polubcie mój profil na Facebooku, do którego link wrzucam tutaj pod tym filmem w opisie. Zasubskrybujcie kanał, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będą się tutaj wkrótce pojawiać.
No i przede wszystkim nie przegapicie tak ważnego tematu, jakim jest kwestia ZAX-u. Ode mnie dzisiaj to wszystko. Dzięki, tradycyjnie do zobaczenia za tydzień punktualnie o godzinie 20. Cześć!